ponownie kolejny materiał poświęcony czerwcowemu ogrodowi. Ja jestem ciekaw, czy już czujecie ten przesyt związany z moimi nagraniami, czy jeszcze jakoś dajecie radę. Ale piękno jest tak ulotne, że postanawiam je uwiecznić jak najwięcej tylko się da, żeby po prostu później było zimą chociażby na co patrzeć. A tutaj widzimy hortensję Annabel na pierwszym planie, dalej przetacznikowiec virginijski Temptation i ta biała, duża roślina Tordest zmienny. I one są tutaj wszystkie posadzone w półcieniu, mimo że te trzy rośliny sprawdziłyby się chyba lepiej nawet na stanowisku słonecznym, no ale jak widzicie też w półcieniu radzą sobie naprawdę całkiem nieźle. Dla mnie osobiście to największe zaskoczenie, że akant potrafi kwitnąć w półcieniu. I to ma się tutaj naprawdę całkiem nieźle, a słońca latem może tutaj jest około 5 godzin, zatem to i tak mało jak dla tej śródziemnomorskiej rośliny. Ona lada moment rozwinie swe kwiaty. Ostrogowiec cały czas kwitnie, w zasadzie od maja i cały czas zawiązuje nowe kwiatostany. Hortensja ogrodowa z serii Forever and Ever. Jest to hortensja, która kwitnie na tegorocznych pędach, zatem jeśli ona nawet przemarznie, to nie mamy się co martwić, ponieważ ona zawsze będzie kwitła. Fuksje mrozoodporne są u mnie na każdym kroku. Zobaczycie je jeszcze wiele razy. A to jest mieczyk. Mieczyk, który występuje tutaj w stanie naturalnym, w Beskidzie Wyspowym. Jest on pod ochroną. I jest to zupełnie zimująca roślina w naszym klimacie. Kolejna z mrozoodpornych fuksji, CJ Howlett. Zaczyna kwitnąć dziurawiec płożący, roślina, która jest wybitnie słonecznolubna, a u mnie rośnie w półcieniu. Zaskakujące. W ogóle zaskakujące są niektóre rośliny. Ta wółka dzięki tej pogodzie deszczowej w tym roku jest dosyć dużo wilgoci tutaj i obdarowała mnie takim oto bujnym kwitnieniem. Dawno niepokazywany przeze mnie widok to jest strumyczek, który płynie wzdłuż całego mojego ogrodu. Narecznica czerwonozawijajkowa. Jest to paproć, która wyróżnia się niesamowitym kolorem liści, tych młodych liści, bo są one w takim miedziano-pomarańczowo-brązowym zabarwieniu. Hortensja Annabel. Przywarka japońska kwitnie.
ponownie hortensja Annabel, dwumetrowa, a tam z tyłu to czerwone drzewko, to perukowiec podolski, za chwilę podejdziemy do niego. Perukowiec podolski podświetlony przez słońce, czerwcowe słońce. Róża kandela. Zimozielona magnolia grandiflora w odmianie alta. Ona kwitnie latem. Jukki. To bardzo popularne w polskich ogrodach rośliny, byliny, które właśnie teraz pod koniec czerwca i na początku lipca kwitną bardzo obficie. Agapant w gruncie kwitnie, nie wymarza. Bo są takie odmiany, które wytrzymują mniej niż minus 10 stopni. Alstremeria zaczyna powoli rozwijać swe niezwykłe kwiaty. Kaktus zwany Echinocereusem. Opuncję pokazywałem już w swoich filmikach wielokrotnie. Bananowiec Maurelli. Niezwykła roślina, prusznik, pochodzący z rejonu Kalifornii, Glory de Versailles. Jest to jedna z dwóch odmian, która może zimować w naszym kraju. I kwitnie właśnie teraz. Takimi oto błękitnymi kwiatostanami. Ona jeszcze nie jest w pełnej fazie rozwoju, ale będzie za moment. Myślę, że zrobię osobny materiał, bo jest to roślina naprawdę warta szerszego rozpowszechnienia. Jak zawsze dziękuję za obecność i do usłyszenia.